Nazywam się Ania Szarmach. Kociewianka, rodem ze Starogardu Gdańskiego, dzisiaj na koncercie w Gniewie. Jak zaczęła się Pani historia z muzyką? O, całkiem prosto, bo zaczęła się u sąsiadki babci, gdzie ćwiczyłam sobie na pianinie, które było właśnie w posiadaniu sąsiadki mojej babci. I myślę, że tam złapałam jakiegoś bakcyla, czy to może za duże słowo, ale rzeczywiście taką fascynację, która w mig zaczarowała mnie. To chyba miałam może 5-4 lata, tak to wtedy już. I potem kontynuowałam to i w szkole muzycznej, i potem w szkole podstawowej założyłam swój zespół i tak to się cały czas toczyło. Cały czas muzyka była obok mnie, coraz częściej, coraz gęściej, aż w końcu zagościła na stałe i tak na pełnym etacie jest u mnie. W tych początkach kto był taką osobą, która inspirowała Panią do też działań muzycznych? Mnóstwo artystów, których podziwiałam. Dzisiaj śpiewałam taką piosenkę, gospel song w zasadzie Joyful, Joyful. I to jest pieśń, którą przepiękny sposób zaśpiewała Lauryn Hill w takim filmie Zakonnice w przebraniu. I pamiętam, że jak usłyszałam ten fragment, jak ona to śpiewa, to oszalałam wtedy. To była moja pierwsza taka absolutna fascynacja. A dzisiaj słucham wielu artystów i z tej półki jazzowej, i też z mocno soulowej, R&B-owej. Także jutro będzie śpiewał Frank McComb, to jest mój też idol, no i też mogę powiedzieć przyjaciel. Serce i muzyka, czucie, odczuwanie i muzyka to jest jedno i to samo, więc wszystko idzie w parze. To, co widzę i jak opisuję świat, który mnie otacza, to, co czuję, robiąc to przez muzykę i posługując się tym językiem muzycznym, to jestem ja po prostu. Tylko korzystam z tego języka muzycznego do opisywania rzeczywistości świata. Czy sama Pani też tworzy? Tak, jestem kompozytorką, jestem autorką tekstów i jestem producentką również. A inspiracje? Skąd Pani czerpie? Z życia, ze świata, z codzienności, z tych rzeczy, które są fajne, ale też te, które są niefajne, są bardzo inspirujące. Jak się coś, nie wiem, zepsuje, posypie, to chyba tym więcej rzeczy czasami można zauważyć, a nawet docenić. Jak dzisiaj żyć, żeby być szczęśliwym? Szczerze, prawdziwie, zgodnie z zasadą, żeby nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe, myślę, żeby współczuć, żeby umieć współodczuwać, żeby mieć dużo empatii i żeby było fajnie, żeby nie robić niefajnych rzeczy po prostu. Dla Pani wartości chrześcijańskie są w życiu też ważne? Staram się dostrzegać to. Ja jako normalny człowiek mam również wątpliwości. Nie wiem, co będzie potem. Bardzo bym chciała, żeby było cudownie, żebym zobaczyła moją rodzinę, której już tutaj nie ma. Bardzo bym chciała się zobaczyć z moimi zwierzętami, których też już nie ma. Bardzo to jest cudowna idea i bardzo jest chyba fajnie ją mieć w sercu. Może jeszcze taka zachęta dla młodego pokolenia. Właśnie, jak rozwijać swoje pasje? Trzeba się na nich skupić. I trzeba je kochać, i trzeba w nie wierzyć. To wszystko. Na zakończenie poproszę o pozdrowienia dla słuchaczy Radia Głos. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Głos, Ania Szarmach.